książka Na zachodnim brzegu bez zmian jest taką naturalną konsekwencją doświadczeń wielu wolontariuszy, obserwatorów praw człowieka, którzy pracowali na przestrzeni wielu lat na zachodnim brzegu Jordanu w wielu miastach. Ja akurat byłam w Hebronie. I książka ta jest dziełem zbiorowym i ma wielu autorów. Ja akurat pisałam rozdział o granicach, których tak naprawdę nie ma, czy można się dowiedzieć, czytając ten rozdział, i o sytuacji codziennej Palestyńczyków mieszkających na zachodnim brzegu Jordanu. Ta książka to jest takie kompendium wiedzy, elementarnej wiedzy na temat obecnej sytuacji w Palestynie, to znaczy na terytoriach okupowanych. Bo trzeba pamiętać, że mówimy o okupowanych terytoriach palestyńskich i tej nazwy należy trzymać, nie nazwy autonomia palestyńska, która jest absolutnie złudna. I mamy tam tematy od uchodźców palestyńskich, skąd oni się wzięli i gdzie teraz mieszkają, po osiedla izraelskie, tematy takie jak wyburzenia domów, które są masowe w tej chwili w Palestynie, w tak zwanej strefie C, ale również w samym Izraelu. To są też wyburzenia całych wiosek, na przykład beduńskich. Poruszamy tam też takie tematy jak podział terenów na zachodnim brzegu i w Izraelu, który jest bardzo złożony. Tak naprawdę te terytoria są bardzo przetkowane i żeby to zrozumieć, warto też oprzeć się na mapach, których będzie bardzo dużo w tej książce. W książce też będą zdjęcia zrobione właśnie przez obserwatorów praw człowieka, którzy pracowali na miejscu. Na pewno warto sięgnąć do tej książki z tego względu, że przedstawia ona informacje takie, które nie są dostępne w mediach głównego nurtu. Mapy, które tam zobaczymy, rzadko są pokazywane w telewizji czy w innych mediach, na przykład drukowanych, a są to materiały szeroko dostępne. To są materiały organizacji prawnych człowieczych, zarówno międzynarodowych, jak i palestyńskich i izraelskich. I chciałam też zachęcić, lub ta książka być może zachęci Państwa do tego, żeby podróżować po zachodnim brzegu, ale tak świadomie, czyli nie tylko jechać do Izraela i zwiedzać takie typowe miejsca kultu religijnego czy świeckiego, ale pojechać na zachodni brzeg i zobaczyć na własne oczy, jak wygląda sytuacja Palestyńczyków w codziennym życiu, jak wygląda mur, który jest budowany w dużych skupiskach miejskich, jak wyglądają checkpointy izraelskie, jak wygląda wyburzenie domu i inne aspekty i wielorakie mechanizmy represyjne, które stosuje władza Izraela dzisiaj na tych terenach.